Cześć, witajcie z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń gier debiutujących na rynku, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Wszystkich widzów zapraszam na kanał, na którym oprócz tego publikuję trailery, fragmenty rozgrywek oraz recenzje i zapowiedzi ciekawych produkcji. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co oznacza dostęp do niewielkich bonusów. A teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. Od dłuższego już czasu nie mieliśmy żadnych informacji na temat The Lord of the Rings Gollum. Produkcja pierwotnie miała zadebiutować w ubiegłym roku, jednak jej premiera została kilka razy przełożona w ostateczności na bliżej nieokreślony termin. Co nieco światła na datę debiutu rzuca jednak raport finansowy wydawcy tego tytułu, firmy The Delic Entertainment. Dzięki niemu poznaliśmy okienko czasowe, w którym ów tytuł może zostać wydany. Jest to okres od kwietnia do września bieżącego roku. Przypomnę, że w Lord of the Rings Gollum wcielimy się w Smigol, aby poznać jego losy pomiędzy książkowym Hobbitem a trylogią Władca Pierścieni. Produkcja będzie nastawiona na eksplorację połączoną ze skradaniem. Tytuł zmierza na PC-ty, konsole PlayStation i Xbox oraz Nintendo Switch. Polskie studio Starward Industries przedłużyło do stycznia 2028 roku umowę, na mocy której może do tego czasu produkować gry na podstawie twórczości Stanisława Lema. Dzięki temu ze spokojem możemy wyczekiwać kolejnych gier w świecie niezwyciężonego. Zgodnie z umową, krakowskie studio ma również prawo do produkcji DLC, płatnych rozszerzeń fabularnych, jak i przenoszenia gry na dowolne platformy sprzętowe. Na koniec chciałbym wspomnieć, że Starward Industries jest już w końcowym momencie produkcji niezwyciężonego. Debiut wspomnianej gry ma się odbyć jeszcze w tym roku zarówno na PC-tach, jak i najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Seria Uncharted to coś najlepszego, co tylko mogło przydarzyć się branży gier. Marka wykreowana przez studio Naughty Dog do dziś dzień przyciąga rzesze fanów. Historia i gameplay tworzą tutaj niesamowicie udane połączenie, którego próżno szukać w większości tytułów. Niestety nadszedł czas, kiedy musimy pożegnać się z przygodami Nathana Drake'a. W wywiadzie udzielonym serwisowi BuzzFeed Neil Druckmann dał wprost do zrozumienia, że nie powstanie kolejna odsłona Uncharted, ponieważ studio na dobre zakończyło historię przedstawioną w tej kultowej serii. Studio Shiro Games cały czas dba o swoje gry. Nie inaczej jest w przypadku wypuszczonej pod koniec 2021 roku produkcji RPG zatytułowanej War Tales. Notabene recenzja tego tytułu znajduje się u mnie na kanale. Wracając do sedna, deweloper ujawnił plany rozwoju gry na ten rok. Jeszcze w lutym ukaże się Community Update, który wprowadzi m.in. unikalne ścieżki rozwoju dla każdej z postaci, a także coś, o co prosili gracze już od dłuższego czasu, czyli system szybkiej podróży. Patch doda także możliwość budowy placówek handlowych oraz opcję przechowywania łupów i towarzyszy. Dodatkowo otrzymamy możliwość ulepszania ekwipunku w obozowiskach czy też projektowania własnych chorągwi. Na drugi kwartał planowane jest wypuszczenie aktualizacji 1.0, która de facto przyczyni się do opuszczenia przez War Tales wczesnego dostępu, a także wprowadzi kolejne obszerne nowości. Kolejną pozycją od zespołu Shiro Games, nad którą deweloper cały czas się pochyla, jest Dune Spice Wars. Tym razem przyszedł czas na aktualizację zatytułowaną Line in the Sand. Patch wprowadza mnóstwo poprawek i kilka nowości. Na szczególną uwagę zasługuje tablica statystyk dostępna po zakończeniu gry, o którą od dłuższego już czasu zabiegała społeczność. Dopracowano również balans, szczególnie w odniesieniu do jednostek wojskowych. Aktualizacja wprowadziła także do gry nowe lokacje jak wrak kosmicznego krążownika czy góry. Oprócz tego dodano sprzęt wojskowy, cechy wioski, poprawiono operacje szpiegowskie oraz zmiany w doradcach. Zaimplementowanych zmian jest oczywiście dużo więcej. Wszystkie te informacje odnajdziecie w karcie produktu na platformie Steam. Ze swojej strony przypomnę o recenzji Dune Spice Wars dostępnej na moim kanale. Do wydanej w ubiegłym roku w ramach wczesnego dostępu gry The Pegasus Expedition został udostępniony całkiem spory patch zatytułowany Scattered Empires. Deweloperzy słuchają społeczności i wprowadzone zmiany podyktowane są oczekiwaniami fanów. Najważniejszą informacją jest to, że DLC wprowadza do gry zupełnie nowy, tytułowy scenariusz Scattered Empires i 4 grywalne frakcje. Poza tym dodano kilka pomniejszych usprawnień i wyeliminowano przynajmniej część większych błędów. Przypomnę, że Pegasus Expedition to strategia turowa typu 4X, w której gracz przejmuje kontrolę nad kosmiczną flotą i eksploruje odległą galaktykę. Gra została wydana wyłącznie na PC-ty, a za jej produkcję odpowiada niezależne studio Kala Gameworks.
Kolejny 28 już sezon Diablo 3 rozpocznie się wkrótce. Będzie on nosił tytuł Rytuału Sanktuarium, a gracze będą mogli wypróbować towarzyszącą mu aktualizację już od 31 stycznia na publicznym serwerze testowym gry. Najnowszy patch jawi się jako jedna z największych aktualizacji wypuszczonych w ostatnim czasie. Lista zmian i nowości jest dostępna na oficjalnej stronie Blizzarda i trzeba przyznać, że robi ona wrażenie. Jedną z najważniejszych jest dodanie do gry potężnego ołtarza rytuałów. Po jego aktywacji użyjemy 26 pieczęci i 3 legendarne moce mikstur. Naszym zadaniem będzie złamanie pieczęci i tym samym odblokowanie owych mocy dla naszej postaci. Fani survival horrorów w końcu się doczekali. Remake kultowej już gry Dead Space zadebiutował na rynkach 27 stycznia. Pozycja pojawiła się na komputerach osobistych oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. W naszym kraju po raz pierwszy zagramy w tę pozycję z pełnym polskim dubbingiem. Dziennikarze z całego świata mogli przyjrzeć się tej produkcji dużo wcześniej. Średnia ocen w serwisie Metacritic to 89 oczek dla wersji na PlayStation 5. Generalnie wśród publicystów panuje zachwyt. Wielu uważa, że takiego remake'u jeszcze nie było. Jeżeli zdarzają się narzekania, to tylko i wyłącznie na drobnostki. Jeśli chcecie poznać moją opinię na ten temat, to stosowny materiał już jest albo lada moment pojawi się na kanale. Promocja Forspoken trwa już od wielu, wielu dobrych miesięcy. Gra zaliczyła po drodze kilka obsów, głównie ze względu na niezbyt dobrze przyjęty gameplay, który mogliśmy obserwować na różnych trailerach. 24 stycznia doczekaliśmy się debiutu. Forspoken pojawiło się na PC oraz konsoli PlayStation 5. Niestety produkcja nie zachwyca. Publicyści zgodnie stwierdzili, że fabuła jest bardzo szablonowa i nie zachęca do zwiedzania świata, a sam początek rozgrywki może wręcz zniechęcić do tytułu. Później jest nieco lepiej, ale mimo wszystko gra nie realizuje swojego potencjału. Średnia ocen w serwisie Metacritic to 68 punktów na 100. Niestety ów tytuł zdecydowanie gorzej oceniają sami gracze. Forspoken zbiera mieszane opinie z lekką przewagą tych pozytywnych. 52% opinii wystawianych grze jest na plus. Użytkownicy narzekają na bardzo słabą i płytką historię. Do tego ogromny, proceduralnie generowany świat wieje nudą. Wygląda na to, że kolejny wielki hit w cenie powyżej 300 zł okazał się klapą. 24 stycznia zadebiutowała gra Makohenshi. To gra z pogranicza strategii, turowych, karcianek i planszówek równocześnie. Tytuł został opracowany przez francuski zespół GameSource Studio. W naszym kraju pozycja została wydana wraz z polskimi napisami. Makohenshi pojawiło się wyłącznie na komputerach osobistych. Gra zbiera całkiem przyzwoite oceny. W serwisie Metacritic średnia to 74 punkty na 100. Zdecydowanie lepiej omawiany tytuł oceniają sami zainteresowani, czyli gracze. Na platformie Steam pozytywne noty stanowią 80%, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. 26 stycznia odbyła się premiera gry Death in the Water 2. To strzelanka z elementami horroru i widokiem z pierwszej osoby, której akcja została umiejscowiona pod wodą. Za produkcję odpowiada Lighthouse Game Studio, mające na swoim koncie bardzo dobrze ocenianą część pierwszą, a także grę w podobnych klimatach Shark Attack. Death in the Water 2 to pozycja dosyć ciepło przyjęta przez graczy. 77% z nich oceniło grę pozytywnie. Nie wiem tylko, na ile recenzje wystawiane po 2 godzinach gry można uznać za wiarygodne. Niestety głównie takie przeważają przy tym tytule. Po półtora roku przebywania we wczesnym dostępie światło dzienne ujrzała podstawowa pełna wersja gry Dread Templar. To pozycja z gatunku boomer shooterów, za którą odpowiada studio T19 Games. Gra stylizowana jest na pierwszoosobowe strzelanki, jakie królowały w latach 90. ubiegłego wieku. W Dread Templar wcielamy się w tytułowego templariusza, który przemierza piekielną krainę w poszukiwaniu zemsty. Do zaliczenia czeka 5 rozdziałów z mnóstwem sekretów do odkrycia. W serwisie Metacritic średnie ocen wystawianych przez publicystów to 80 oczek. Niestety recenzji jest zbyt mało, aby się nimi sugerować. Z pomocą przychodzą sami gracze. Na platformie Steam 93% ocen wystawianych przez użytkowników jest pozytywna. Większość zgodnie chwali szybką i satysfakcjonującą rozwałkę w mrocznych klimatach. Zupełnie niespodziewanie została zapowiedziana i od razu wydana gra Hi-Fi Rush. Mimo obecności w usłudze Game Pass, gra szturmem zdobyła serca użytkowników platformy Steam. 98% ocen wystawianych tytułowi przez graczy jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako przytłaczająco pozytywny odbiór gry. Hi-Fi Rush to rytmiczna gra akcji z widokiem zza pleców bohatera. Jako mieniący się przyszłą gwiazdą rocka Chai oraz jego ekipa rozwydrzonych współtowarzyszy stawimy czoła pewnej nikczemnej robotycznej megakorporacji.
W rytm przebojowej muzyki tłuczemy wrogów, w tym pełnoprawnych bossów. Za produkcję, uwaga, odpowiada studio Tango Game Works, odpowiedzialne m.in. za takie hity jak The Evil Within i Ghostwire Tokyo. Ostatnio do sieci trafił trailer gry Spellforce Conquest of Io. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, kiedy produkcja zadebiutuje na rynku. Premierę wyznaczono na 3 dzień lutego bieżącego roku. W pierwszej kolejności zobaczymy ów tytuł wyłącznie na PC. Ta odsłona różni się zdecydowanie od poprzednich części cyklu. Zamiast strategii czasu rzeczywistego, tym razem otrzymamy rozgrywkę w systemie turowym. My wcielimy się w maga, którego ambicją jest podbicie tytułowej krainy. Zabawa koncentruje się na rozwoju armii oraz potęgi magicznej. Rozgrywkę rozpoczniemy ze skromną wieżą, którą będziemy ulepszać i rozbudowywać. Kampanie w grze są generowane proceduralnie, tak więc za każdym razem czekają nas zgoła odmienne przygody. Deweloper odpowiedzialny wcześniej za takie tytuły jak Shadow Tactics Blades of the Shogun czy Desperados 3 stworzył kolejną tego typu produkcję. Gra została utrzymana w pirackich klimatach. Akcję osadzono na zaginionych Karaibach, a my pokierujemy przeklętą załogą, która spróbuje przeciwstawić się Inkwizycji. Łącznie pokierujemy 8 postaciami, z których każda posiada własną historię, zadania i umiejętności. Gra została stworzona z myślą o pojedynczym graczu. Na koniec dodam, że omawiana pozycja powinna ukazać się jeszcze w tym roku. Tytuł zmierza na PC-ty oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. Luty to będzie zdecydowanie najgorętszy miesiąc tego roku. Kolejna gra trafia do zestawienia premier tego okresu. Mowa o Pharaoh: A New Era. Odświeżona wersja kultowego już City Buildera trafi w nasze ręce 15 lutego. Tytuł zaoferuje kampanię fabularną, na którą się składa blisko 50 misji. Powinno nam to wystarczyć na około 100 godzin zabawy. Produkcja zmierza wyłącznie na PC-ty, a w naszym kraju zostanie wydana niestety w angielskiej wersji językowej. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Zapraszam na kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!